Gmina Police przygotowuje się do remontu Miejskiego Ośrodka Kultury. Aby Police nie zostały pustynią kulturalną, dyrekcja MOK-u szuka rozwiązań, aby przez ten czas zajęcia mogły się odbywać. Sądzimy, że pracujemy w tym obiekcie do końca czerwca, a potem już wyłoniony w przetargu wykonawca wskaże nam, do kiedy musimy opuścić obiekt. W tej chwili trwają prace też aktualizujące dokumentację, bo projekt pochodzi sprzed 3 lat, a więc wiemy, że technologia sceniczna też uległa pewnym zmianom. Projekt złożony do programu rządowego Nowy Ład obejmował przede wszystkim remont sali widowiskowej łącznie z wyposażeniem, czyli scenotechniką i widownią. Cały czas od początku funkcjonowania borykaliśmy się z tymi siedziskami, które były w określonych tych schodach i nie dało się ich poszerzyć, stąd nie dało się wymienić samych krzeseł, które już chcieliśmy zrobić wielokrotnie, więc musi być zmiana geometrii podłogi, czyli po prostu podłoga będzie dużo bardziej pionowa, będzie większy skos i tym samym uda się uzyskać dużo więcej miejsc na widowni. Widownia może obecnie pomieścić 250 osób. Po remoncie ilość miejsc ma się zwiększyć do 409. Plany modernizacji zakładają zamontowanie profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego i teatralnego. Dla widza zmieni się dużo, bo tu, gdzie mamy te w tej chwili w holu wejścia te główne, one nie będą w ogóle tutaj funkcjonowały. Wejście na salę widowiskową będzie zarówno z poziomu parteru, ale przy scenie, ale też właśnie z poziomu pierwszego piętra, ze względu na ten duży spad, który będzie. Więc tuś uzyskujemy pewne przestrzenie na dole i w miejscu, gdzie są dawne kasy kina, no one teraz są inne funkcje pełnią, ale wiecie Państwo, o czym mówię, tu będzie szatnia. Nastąpią zmiany w funkcjonalności kilku pomieszczeń, między innymi kawiarni. To pomieszczenie ma przejść bardzo gruntowną modernizację i to polegać ma na tym, że powstanie tam sala kameralna na 100 osób, czyli taka, której nam zawsze brakowało. Nie wszystko się nadaje na dużą salę widowiskową, tylko właśnie na jakieś małe formy, na konferencje. Więc tu zależało nam na tym, żeby ta sala była wielofunkcyjna, żeby można było zarówno robić jakieś małe formy artystyczne, ale też czy konferencje, czy spotkania, czy nawet wernisaże. Ona ma w sobie zawierać te wszystkie urządzenia i takie wyposażenie, które na to pozwoli. W miejscu dzisiejszej sali konferencyjnej ma powstać mały bufet kawowy. Na dachu budynku zostaną zamontowane baterie fotowoltaiczne. Inaczej ma wyglądać elewacja i teren wokół obiektu, chociażby ze względu na zmiany drogowe związane ze szczecińską koleją metropolitarną. Prawdopodobnie na czas wakacji obiekt zostanie zamknięty. Działalność zostanie przeniesiona do filii szkoły podstawowej nr 1 przy ulicy Traugutta, czyli dawnego gimnazjum nr 3 w Policach. Tam otrzymujemy na pewno 2 piętra, czyli pierwsze piętro i drugie. My już jesteśmy po spotkaniu, wykonujemy w tej chwili dokumentację taką fotograficzną i planujemy, które zajęcia, w których pomieszczeniach będziemy rozlokowywać. Musimy je troszeczkę przystosować do naszych potrzeb. Wydaje się, że powinniśmy się z edukacją artystyczną tam zmieścić. W Policach nie ma drugiej sali koncertowej, dlatego działalność artystyczna może być utrudniona. Dyrekcja MOK-u nie chce też rezygnować z letnich koncertów plenerowych. Na modernizację Miejskiego Ośrodka Kultury gmina otrzymała 17 milionów złotych dofinansowania z rządowego programu Nowy Ład. Gmina musi pokryć koszty wkładu własnego na poziomie 10% wartości całej inwestycji. Jeśli formalności uda się przeprowadzić w zaplanowanym terminie, to w czerwcu poznamy wykonawcę. Prace modernizacyjne potrwać mogą nawet 2 lata.